Szanowni Państwo, otwieram 24. sesję Rady Miasta Kuźnia-Raciborska. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Witam gości, witam pracowników urzędu, witam sołtysów, witam radnych. Aby sesja była prawomocna, proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności. Głosujemy kworum. Mamy wynik? Nie ma wyniku. Nie ma wyniku jeszcze. Nie mamy jeszcze wyników? Nie, to chyba jest tak. Nie. Kto jeszcze nie potwierdził? Nie ma jeszcze wyniku? Tak, nie ma. Obecnych na sesji jest 12 radnych, nieobecni 2. Spóźni się pan radny Manfred Wrona. Proszę Państwa, porządek dzisiejszej sesji został Państwu przesłany w programie SSA. Wpłynął wniosek pana burmistrza. Proszę o wycofanie. O wprowadzenie do porządku obrad 24. sesji Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej w dniu 24 września 2020 następujących zmian. Punkt pierwszy. Wycofanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia-Raciborska. To jest w porządku obrad w podpunkcie 8.4. Punkt drugi. Wprowadzenie następujących punktów. 2.1. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej. Punkt 2.2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przeczytam Państwu dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie sesji, sprawdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad, informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Kuźnia-Raciborska. Punkt czwarty, stwierdzenie, zatwierdzenie protokołu. Tak. W związku z tym poddaję pod głosowanie punkt pierwszy, wniosek, wycofanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia-Raciborska. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania imiennego z dnia 24 września 2020 w sprawie wycofania uchwały do przystąpienia sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia-Raciborska. Jest 12 za, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 2. Podpunkt 2.1. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Nie mamy jeszcze.
Nie ma jeszcze wyniku głosowania. Za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 2. Podpunkt 2.2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Brak głosu 0, nieobecni 2. Proszę Państwa, przedstawię jeszcze raz porządek obrad dzisiejszej sesji. Całość. Tak. Otwarcie sesji, sprawdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad, informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Punkt 4. Zatwierdzenie protokołu numer 22 łamane przez 2020 z 21 lipca 2020. Punkt 5. Zatwierdzenie protokołu numer 23 łamane przez 2020 z sierpnia 8 września 2020 roku. Punkt 6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt 7. Informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta. Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie, podpunkt 1. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kuźnia Raciborska, podpunkt 2. Zmian w budżecie gminy na rok 2020, podpunkt 3. Zmiany uchwały numer 15 łamane przez 140 łamane przez 2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Podpunkt 8.4 jest wycofany. Podpunkt 5. Ustalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Podpunkt 6. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt 8.7. Określenia średniej ceny jednostki paliwa potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w roku 2020-2021. Punkt 9. Wnioski. Punkt 10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Punkt 11. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Punkt 12. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. I punkt 13. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. Za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 2. Dziękuję za głosowanie. Punkt 3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Mamy na sali pana komendanta. Proszę, panie komendancie, o przedstawienie tej informacji. Przedstawię sprawozdanie stanu bezpieczeństwa porządku publicznego za okres od 1 lipca do dnia 22 września 2020 roku. I przechodząc do szczegółów,
Wygląda to w ten sposób, że w analizowanym okresie mieliśmy wszczęte 34 postępowania przygotowawcze. Pozwolę sobie troszeczkę uszczegółowić, mianowicie tak, jeżeli chodzi o przestępstwa rozboju, kradzieży rozbójniczej, nie odnotowaliśmy takich przestępstw. Jeżeli chodzi o kradzieże z włamaniem, mieliśmy 3 tego typu zdarzenia. Kradzieży mienia 2, pobić nie odnotowano, uszkodzenie mienia mamy tutaj 2 postępowania. Jeżeli chodzi o przestępstwo oszustwa, no tutaj jest nieco więcej, bo takich zdarzeń odnotowaliśmy 6. Jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, mamy 2 zdarzenia w analizowanym okresie. Naruszenie czynności narządów ciała, 2 zdarzenia. Jeżeli chodzi o przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli niestosowanie się do wyroków sądu, mamy 5 takich zdarzeń. Jeżeli chodzi o znieważenia funkcjonariusza publicznego, nie odnotowano. Mamy 1 przywłaszczenie mienia. Nie odnotowano przestępstw związanych w tym okresie nie odnotowano przestępstw związanych ze znęcaniem się psychicznym i fizycznym, jak również przestępstwa niealimentacji. Innych przestępstw w sumie 11. Jeżeli chodzi o te zdarzenia, to tak. Jeżeli chodzi o te 34, o których wspomniałem, umorzono z powodu niewykrycia sprawców 3. Umorzono postępowania w związku z braku znamy przestępstwa 4. Warunkowo umorzono 2 postępowania. Z aktem oskarżenia zakończone zostały 4. 15 postępowań w dalszym ciągu jest w toku. Odmówiono wszczęcia 5 postępowań i do innej jednostki przekazano 1 postępowanie. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, to ma się to w sposób następujący. Łącznie przeprowadzono, odnotowano 418 zdarzeń, mam tu na myśli interwencje policyjne, w tym 221 w Kuźni, 140 w Rudach, 7 Turze, 14 Ruda, 7 Budziska, 6 Siedliska, 10 Ruda Kozielska i 13 w Jankowicach. Nałożono łącznie 147 mandatów karnych, w tym 7 przeciwko porządkowi spokojowi publicznemu, 1 dotyczący bezpieczeństwa osób mienia, 46 dotyczących bezpieczeństwa i porządków komunikacji, 14 przeciwko mieniu, 26 przeciwko obyczajności publicznej, 7 jeżeli chodzi o przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 39 dotyczy przepisów ustawy o obronie w trzeźwości i 7 to inne przepisy. Zastosowano łącznie 236 pouczeń, w tym 44 jeżeli chodzi o porządek i spokój publiczny, 2 dotyczy bezpieczeństwa osób mienia, 44 to bezpieczeństwo i porządek komunikacji, 53 jeżeli chodzi o obyczajność, 24 przeciwko urządzeniom użytku publicznego wykroczenia, 29 przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 40 jeżeli chodzi o inne przepisy. W tym okresie podjęto również czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniami i tych postępowań w sumie wszczęto 74. 43 sprawy są w toku, zakończono sporządzenie wniosku 10 spraw, odstąpieniem od sporządzenia wniosku 20 spraw i jedno postępowanie zakończyło się sporządzeniem wniosku do sądu rodzinnego. Jeżeli chodzi o ogół informacji, to byłoby tyle. Dziękujemy. Czy mamy jakieś pytania do pana komendanta? Proszę pani Grzegorz. Ja mam taką prośbę, czy były jakieś patrole wystawiane w godzinach nocnych, jeśli chodzi o weekendy, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. No to teraz godzina pierwsza w nocy, w pół do drugiej, to tak różnie, ale jest zakłócanie spokoju przez ten bar, który jest tam na osiedlu, na Moniuszki. To jest chyba Moniuszki 8, blok to naprzeciw. Jeżeli mogę od razu powiedzieć, jeżeli chodzi tak o kwestię osiedla, jest to w tej chwili takie nasze priorytetowe zadanie. Praktycznie każdy patron, na każdej zmianie mamy zadanie zlecane na Kuźni, na osiedlu. Czy osiedlu szeroko rozumiem się, natomiast jeżeli chodzi o godziny wieczorowe, nocne, tam są godzinowe zadania policjantom wyznaczane. Jeżeli tylko jest możliwość, policjanci tam są. To jest jedno z dwóch miejsc, które w tej chwili jakby no najbardziej jest dla mnie.
Dziękuję, ale to gdzieś tak jak mówię, właśnie godzina pierwsza w nocy, w pół do drugiej, trzecia, to są takie właśnie godziny, więc jeżeli by można było, to prosiłabym tak mniej więcej o takich godzinach, żeby patrol jakiś tam się zjawił. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę, panie burmistrzu. Panie komendancie, rozpoczęły się remonty i za chwilę zacznie się jeszcze jeden duży w Rudach na Cysterskiej i Sobieskiego. I tam jest oznakowanie zakaz wjazdu na te odcinki, które są w trakcie remontu. I niestety tam po prostu turyści prawdopodobnie, no chyba tak, bo wjeżdżają spokojnie na ten plac budowy i jest to uciążliwe w tym miejscu. Drugim takim odcinkiem, który się niebawem rozpocznie, to będzie ulica Powstańców. Więc też będzie wszystko tutaj rozharatane. Bardzo bym prosił o przypilnowanie tego. Dziękuję. W związku z tym, że nie widzę więcej pytań, dziękujemy panie komendancie za przedstawienie tego raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, ponieważ na sali już jest pan radny Manfred Wrona, proszę jeszcze raz o potwierdzenie kworum. Mamy potwierdzenie. Obecnych jest 13 radnych, nieobecny jest jeden. Punkt 4. Zatwierdzenie protokołu numer 22/2020 21 lipca 2020. Czy mam jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z tym podaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu numer 22/2020 z 21 lipca 2020. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 1, brak głosu 0, nieobecny 1. Punkt 5. Zatwierdzenie protokołu numer 23/2020 z 8 września 2020. Czy mamy jakieś uwagi do tego protokołu? Czy ktoś z państwa ma takie uwagi? Proszę zgłaszać. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu numer 23/2020 z 8 września 2020. Proszę o głosowanie. Za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 1, brak głosu 0, nieobecny 1. Punkt 6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020. Kto przedstawi? Została do państwa złożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w ustawowym terminie. Nie ma jeszcze niestety opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, na którą czekamy i myślę, że na dniach przyjdzie ta opinia. Dochody na początku roku były podjęte w wysokości dochody budżetu gminy 60 844 044 zł i 3 grosze. W ciągu tego pierwszego półrocza dokonaliśmy zmian i po zmianach tych budżetowych plan na 30 czerwiec 2020 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 58 764 045 zł 54 grosze. Wykonanych zostało 27 955 680 zł 78 groszy, co daje 47,57% wykonanych dochodów do planu. Wydatki podjęte były uchwałą w
dniu 19 grudnia 2019 roku na kwotę 62 682 594 073 zł. W ciągu dokonanych zmian w pierwszym półroczu plan wydatków zamknął się kwotą 59 794 657 zł i 2 grosze. Wykonaliśmy wydatki w wysokości 24 083 634 zł 15 groszy, co daje 40,28% wykonanych wydatków w stosunku do planu, jaki żeśmy sobie założyli. I tak jak mówię, czekamy na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mam nadzieję, że jak co roku będzie pozytywne. Dziękuję pani skarbnik. Czy mamy jakieś pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy do punktu 7. Informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta. Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, ta ostatnia regularna sesja to 21 lipiec 2022 roku, więc kilka tych wydarzeń miało miejsce w międzyczasie. Później mieliśmy jedną sesję nadzwyczajną w międzyczasie, więc podejdę od początku i jeżeli będą państwo pytali o rozwinięcie, to wtedy proszę pytać, a ja będę starał się iść trochę na skróty z tym. 23 lipca po uzyskaniu dokumentów i pozwoleń na budowę podpisaliśmy umowę na remont ulicy Powstańców, tak jak wcześniej było to zagrożone formalnie. Pamiętacie państwo historię z krzyżem, którego nie można było przesunąć. Tak się wszystko udało. Jesteśmy dzisiaj po przetargu na tą drogę i teraz w związku z tym jeszcze kilka dni zbieramy brakujące dokumenty od przedsiębiorstwa, które wygrało ten przetarg i miejmy nadzieję do 10 dni można będzie podpisać umowę na wykonanie już z wykonawcą i rozpoczną się prace. To jest ulica Powstańców, powtarzam. 27 lipca również odbyło się spotkanie z BGK. Cały czas jest temat finansowania budowy nowych bloków w Uźni Raciborskiej i BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, byłby partnerem w tym wypadku, więc te rozmowy są prowadzone, ale program ciągle transformuje, znowu był w Sejmie i chyba trafił teraz do Senatu do poprawek. 28 lipca spotkanie z młodzieżą dotyczącą skateparku. Proszę państwa, wszędzie widać na internecie, że te skateparki powstają na lewo i prawo, więc młodzież przyszła do mnie do gabinetu i poprosiła o coś podobnego. Więc przez ten czas przyglądamy się, ile jak można to zrobić i w jakich najtańszych pieniądzach można byłoby to zrobić i w którym miejscu. Więc jak będą jakieś już wyniki tych rozmów i tego przygotowania, to państwa poinformuję. 30 lipca spotkanie z WOP-em dotyczące, z WOT-em, przepraszam, tu jest błąd, dotyczący zajęć z młodzieżą w ramach jeszcze wakacji wtedy, więc tutaj pamiętacie państwo, mieliśmy biwak organizowany przez żołnierzy WOT-u, ich sprzętem, ich namiotami na terenie Wodnik. 24, teraz to już jest, aha, to był urlop, przepraszam, już wchodzimy w dni otwarte Górnej Odry. Tutaj były promocje, te bezpłatne bilety i nasza kolejka w tym uczestniczyła. Byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tej współpracy. Pozwoliło się to troszkę odbić naszym finansom, ponieważ Urząd Marszałkowski w ramach tarczy zakupił te bilety, których nikt nie musiał zapłacić. Proszę państwa, 25 otwarto żłobek w Kuźni Raciborskiej. Ja myślę, nie, tematu może już nie będę omawiał, bo żłobek ma komplet dzieci. Ja o tym mówiłem wcześniej. I w tym samym jest wielu chętnych, jeszcze nawet kilka osób byłoby więcej, gdyby ten żłobek był większy. 25 dzieci miało okazję skorzystać. To jest program unijny. Stowarzyszenie otworzyło ten żłobek w budynku miasta. To oni pozyskali 1 000 000 zł na to działanie. I to dzięki ich inwestycji budynek na Jagodowej dostał następne przeznaczenie. Przynajmniej jego część. 1/4, ta tylna na parterze.
26 sierpnia Zgromadzenie Ogólne Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, 27 spotkanie z posłem panem Maciejem Kopcem. Pan Maciej Kopiec z Rybnika przyjechał zobaczyć, co w Kuźni słychać. 29 sierpnia było pływadło. To jest pływadło, które zastąpiło to odwołane z powodu pandemii. My jako Kuźnia Raciborska dzięki pomocy naszych strażaków, którzy byli po cywilu, nie byli służbowo, i dzięki oczywiście zaangażowaniu Turza i Moksilu mogliśmy ich przywitać. Zdecydowaliśmy się na to, bo to byłoby w dużo bardziej ograniczonym wymiarze niestety. Przywitaliśmy ich wodą jakąś mineralną i kołoczykiem. Tak to było zaakcentowane w Turzu, co spotkało się z dużym zadowoleniem. Ja też byłem na rozpoczęciu w Raciborzu na tym kanale Ulgi. 30 rodzinny rajd rowerowy. Proszę Państwa, po tej pandemii ludzie zmęczeni chcieli już nareszcie z tego świeżego powietrza złapać, więc to biło frekwencję. Zresztą tak jak teraz zapisy słyszę na półmaraton leśny, setki osób. Mam nadzieję to przeprowadzić w sposób bezpieczny. Ten rodzinny rajd rowerowy też zgromadził tłum. I przy okazji było jeszcze spotkanie piłkarskie, więc stadion ożył naraz w tych ciężkich czasach i było tak, jak powinno być zawsze. Kolejna to jest 22 września. Byliśmy na spotkaniu z powodu spółki wodnej, która jest powodem do troski i zmartwień Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. No i my jako jedyny podmiot, który tworzy rejonowy, jest jedyną spółką w tym rejonowym zarządzie, zastanawiamy się, co dalej z tym fantem zrobić. 3 września odbył się konwent w Bochuminie, ponieważ jak Państwo wiedzą, była przeprowadzone konsultacje i wcześniej ustalono termin zakończenia konsultacji kanału Odra Dunaj i kanału Śląskiego na 4 września. Potem udało się ten termin przesunąć na 16 września, ale ten termin był szybki, więc spotkali się włodarze gmin wzdłuż tej trasy inwestycji i debatowali, jak to zrobić najlepiej, żeby nie było kolizji z jakimiś zabudowaniami, wyburzeniami i żeby zrealizować swoje zamierzenia gminne. Proszę Państwa, 7 września, to był ten nadzór, przepraszam, 8 września wieści gminne, nagrywanie i spotkanie takie duże z GPW-ka i PGNiG Geotermika. Komisję budżetu i sesja jest nadzwyczajna. Jeszcze tylko chwileczkę. To spotkanie było też przekazaniem również placu budowy, więc tam się zaczyna, już chyba kopie na osiedlu, więc w tym miejscu ta sieć ciepłownicza była tematem oraz skrzyżowania z naszą siecią wodną i kanalizacyjną na terenie osiedla. No i na końcu sesja nadzwyczajna. 11 września spotkanie z burmistrzem Baborowa. Pan burmistrz przyjechał zobaczyć, jak się robi żłobek. Nie byliśmy tutaj bardzo, powiedzmy, kompetentni, żeby to powiedzieć, ponieważ to nie jest nasz żłobek, który zrobiliśmy, tylko to zrobiło stowarzyszenie, ale udostępniliśmy wszystkie materiały, jakie mieliśmy do dyspozycji. Poza tym zorganizowaliśmy spotkanie burmistrza Baborowa z tym stowarzyszeniem, żeby uzgodnić, jak to się można zrobić również w Baborowie, czyli ten pomysł tego żłobka jest jak najbardziej na czasie i samorządy są zainteresowane, jak to zrobić. Myślę, że to było bardzo owocne spotkanie. 15 września miałem spotkanie z projektantem PKP. Proszę Państwa, nasza linia kolejowa 151 jeszcze raz przejdzie modernizację. Jak Państwo pamiętają, trakcja jeszcze nie została wymieniona w tym miejscu i zostało dużo rzeczy jeszcze do dociągnięcia, więc przystępują do projektowania i my skarżyliśmy po ostatnim remoncie długość peronów, bo w Kuźni Raciborskiej te zostały skrócone i bywa, że pociąg dalekobieżny, stając przy naszym peronie, nie mieści się przy tym peronie i wystają dwa wagony i ludzie na tory zeskakują, więc po tamtym etapie remontu zawnioskowaliśmy o to, żeby to zostało poprawione, żeby ten peron został przedłużony. Więc w ramach
ramach tego drugiego etapu ten peron zostanie przedłużony. Poza tym ja tam wnioskowałem o przejście podziemne na tych peronach, ponieważ te pociągi zaczną jeździć z prędkością 160 km na godzinę na tym dystansie, a my nie mamy na naszym dworcu kolejowym możliwości przejścia na drugi peron bez dla na przykład niepełnosprawnych osób. Pomimo, że kładka nad tą trakcją jest wyremontowana, to jest nie do przejścia dla osoby niepełnosprawnej, tak. Więc my jako miasto zawnioskowaliśmy przejście podziemne, którym może wyglądałoby koncepcję, żeśmy jakąś położyli tu w tym miejscu, która polegałaby na tym, że rampy na pierwszym i drugim peronie zostały przystosowane ze swoim nachyleniem dla wózków inwalidzkich i pod tym mostem, który jest na zakończeniu peronów, byłoby przejście zwyczajnie pod tym mostem, czyli to można nazwać podziemne przejście, ale jest to przejście, które do dzisiaj używamy i zawsze używaliśmy, ale to samo przejście byłoby również zabezpieczone żelbetową konstrukcją, która zapobiegnie zalaniu w okresie wezbrań tej rzeki Ruda. Oprócz tego zawnioskowaliśmy również remont dwóch torów kolejowych. Jeden to jest numer 6, który jest bardzo zdewastowany, ale prowadzi na nasz tartak, który jest terenem inwestycyjnym. Więc tu zaznaczyliśmy, że ten zjazd i te rampy kolejowe, znaczy te zwrotnice mają być wyremontowane w ramach tych zadania oraz zejście z drugiej strony w kierunku jazdy na Racibórz, na Chałupki. To jest zejście torowiska w kierunku do Rafametu, które też jest w stanie niedobrym. Też wnioskowaliśmy, żeby tą poprawić tą sytuację. Więc to jest to spotkanie z projektantem, zakończyło się wizytą w tym miejscu, no i ustaleniem tego, czego sobie byśmy życzyli. Bardzo duża przychylność jest, myślę, że to powstanie po prostu. Proszę Państwa, następne to 16 września spotkałem się w Rudach na temat przedszkola i żłobka. Zostałem zaproszony przez sołtysa, przez Radę Sołecką na rozmowę na temat możliwości budowy żłobka i przedszkola w Rudach. Ta dyskusja została przeprowadzona. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, rozwinę temat w następnej kolejności. Jeżeli nie, tutaj jest jakieś ustalenia zostały, jak stanowiska stron również powołane. Proszę Państwa, 17 września mieliśmy przyjemność gościć pana ministra Wosia. Pan minister Woś przyjechał w towarzystwie pana dyrektora z Katowic Lasów Państwowych oraz był pan wiceprezes PGNiG Termika, którzy dzisiaj zawiadują naszą siłownią, przepraszam, ciepłownią w Kuźni Raciborskiej. Otóż to spotkanie miało na celu wypracowanie modelu zaopatrzenia naszej ciepłowni w materiał do ogrzewania, czyli zrębek. Nasza ciepłownia już przechodzi formalnie na papierze, a za chwilę fizycznie proces modernizacji. To miejsce się zmieni, więc ta siłownia będzie zasilana z trzech różnych źródeł zasilania. To jest gaz, który, jak wiecie Państwo, będzie do końca roku, w roku tego kalendarzowego w tym miejscu. Drugi to jest elektrownia słońca, to jest energia słońca, panele fotowoltaiczne, a trzeci z nich to jest kocioł na zrębek. I ten kocioł na zrębek zostanie zainstalowany w tej kotłowni, a my jako partner Kuźnia Raciborska będziemy się starali trzymać kontrolę nad jego ceną i wytwarzać zwyczajnie ten zrębek. Taki jest pomysł i do tego się przymierzamy. Mamy to gdzie zrobić, mamy ciągle wystarczający teren na tartaku i będę chciał w tym miejscu z GPWiK popracować z naszym ZGKM-em, naszymi siłami ten zrębek wyprodukować i zasilić. Po wcześniejszych rozmowach, które trwają już od 2 lat, okazuje się, że lasy ludzkich, cysterskich kompozycji krajobrazowych, leśnictwa są wystarczającym rezerwuarem materiału odnawialnego, którym jest ten zrębek. I nie tylko my moglibyśmy być ogrzani, ale jeszcze i na przykład Racibórz mógłby skorzystać z tego typu ogrzewania. Więc my potrzebujemy mniej więcej 200 metrów sześciennych tego drewna opałowego na miesiąc w tych przelicznikach pierwszych dla tego kotła, który gdzieś tam jest przewidywany. I a
całe nadleśnictwo może tego wyprodukować i 3000 metrów bez żadnych problemów dodatkowych cięć. Jak Państwo pamiętają, las sadzony w 92 roku wymaga pielęgnacji, cięć wyrzedzających i to jest też przez wiele lat proces będzie się posuwał i ja decydując się na to, żeby te zrębki były opalane, braliśmy pod uwagę cenę oraz dostępność surowca, bo gdybyśmy wozili ten zrębek z jakiegoś drugiego końca Polski, to nigdy by się to nie opłacało. To musi być logistycznie na miejscu, więc tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, co jest kolejnym? Te spotkanie oczywiście wszystkie strony zgodziły się, że to jest najlepszy z możliwych pomysłów, więc będzie kontynuacja tego. 18 września było podpisanie aktów notarialnych i spotkanie w urzędzie z panią dyrektor Malcharek dotyczącą naszych projektów unijnych. Otóż ten wielki projekt unijny, który dzisiaj realizujemy, wielu budynków, 8 chyba na raz, on, te ceny się między audytem a kosztorysami rozjeżdżały i chcemy wnioskować o to, żeby ten z Unii Europejskiej dofinansowano brakującą część między poziomem dzisiejszym dofinansowania, a oczekiwanym przez nas tam jak najwyższy. Proszę Państwa, 21 września spotkałem się z właścicielem Buku. To nas zaprosił na miejsce, żeby pokazać, co chce w tym planie zagospodarowania zrobić. I byłem tam w towarzystwie pani wiceburmistrz oraz pani szefowej IGN-u, pani Małgorzaty Pabian. Dopracowywaliśmy szczegóły, co rzeczywiście w tym miejscu ma być zrobione. I te rozmowy trwają i myślę, że na końcu będą wnioski z nich jakieś właściwe. Przy okazji jeszcze był wyjazd do Jankowic, bo tam otworzył się kolejny plac budowy w naszej gminie. To jest budowa chodnika. Tam jest frezowanie. Tam się zrobiło bardzo budowlano, jak to nie wiem to określić, jest bardzo tam jest, ostro się dzieje, czyli i ten Dom Kultury zaczyna się remontować, przy okazji ta droga, buduje się chodnik i prosiłem, ustalaliśmy organizację ruchu, czyli światła na tym miejscu, czy jak ich funkcjonowanie. 21 była Komisja Oświaty, 22 Komisja Rolnictwa i 23 Komisja Budżetu. Proszę Państwa, jeszcze jedna wiadomość taka. Pewnie dużo tych wiadomości było, ale nie chcę Państwa męczyć. Jedna z ważniejszych informacji dzisiaj, też podpisaliśmy akt notarialny i sprzedaliśmy działkę na Tartaku. To jest ten teren inwestycyjny, który podlegał finansowaniu z Unii Europejskiej typu Brownfield. I tam pierwszy zakład zdecydował się na postawienie swojej produkcji, więc tam powstanie zakład firmy Nest Foam. Będą tam produkowane, przepraszam, części dla taboru kolejowego oraz autobusów w tym miejscu. Czyli jak Państwo od Tartacznej Kolejowej, od ulicy Tartacznej, tak, z lewej strony mamy stację benzynową, w prawo wybudowaliśmy drogę, to ta wybudowana nowa droga na samym jej końcu jest, kończy się działką, która ma 1, prawie 7 hektara. I ta działka została zbyta pod tą produkcję w tym miejscu. Więc trzymamy kciuki za to, żeby to ruszyło jak najszybciej. Panowie mają ambicje, żeby to naprawdę niezwłocznie ruszać. Znamy też co prawda formalne aspekty pozwoleń różnych i tak dalej, ale będzie to budowane niebawem. Oprócz tego mamy jeszcze rozmowy z innym inwestorem, którego nazwy nie wymienię dzisiaj, ale ten teren cieszy się dużym zainteresowaniem, więc duży też poważny inwestor rozmawia z nami o możliwości zainwestowania i zrobienia kolejnego zakładu też w tym miejscu, czyli ta inwestycja środków unijnych w to miejsce, rewitalizacja tego tartaku pozwoliła mocno aktywizować to miejsce. Ja zakończę na tym, bardzo dziękuję za głos, ale mam jeszcze jedną prośbę, proszę Państwa. Mamy taką świecką tradycję. Takie okrągłe rocznice.
Jedziemy 100 lat, czy nie? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję wszystkim. Właśnie. Dobra, nie ma problemu. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kuźnia Raciborska. A już tradycyjnie pani skarbnik najpierw zreferuje podpunkt 2. Zmiany w budżecie gminy, a później w odpowiedniej kolejności przegłosujemy te projekty uchwał. Proszę pani skarbnik, udzielam pani głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany z dnia 24 września 2020 roku w budżecie gminy na 2020 rok. Tylko tak uprzedzę na początku, że w tej uchwale jest bardzo dużo takich porządkujących zmian. W różnych załącznikach różne zadania będą się powtarzać parę razy. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w tych samych rozdziałach, w których były dokonywane wydatki. Teraz już jest interpretacja, żeby to przyjąć w innym rozdziale i tu jest taki załącznik porządkujący. Zmniejszamy kwotę 285 tysięcy złotych po stronie dochodów w rozdziale w dziale transport i łączność oraz w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 928 124 zł i 1 grosz i zwiększamy po stronie dochodów tą kwotę zsumowaną razem w rozdziale 758 różne rozliczenia w kwocie 1 213 124 zł i 1 grosz. Paragraf drugi. Zmniejszyć budżet na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 52 346 zł 26 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po stronie dochodów w rozdziale różne rozliczenia zmniejszamy kwotę 52 346 zł 26 groszy i po stronie wydatków w rozdziale gospodarka mieszkaniowa gruntami i nieruchomościami na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w wysokości 52 346 zł 26 groszy. To jest również zmiana taka porządkująca. Paragraf trzeci. Zwiększyć budżet na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 957 786 zł 57 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Po stronie dochodów zwiększamy kwotę 20 tysięcy złotych jako dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęcia pod nazwą Umiem Pływać i po stronie wydatków ta kwota z przeznaczeniem tych 20 tysięcy złotych na zajęcia w ramach projektu Umiem Pływać do Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej i do Szkoły Podstawowej w Rudach w tej kwocie 20 tysięcy złotych. Po stronie dochodów zwiększamy budżet o kwotę 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem po stronie wydatków 14 440 na domy pomocy społecznej, wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz 15 560 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze również w opiece społecznej. Kwotę 8 500 zł po stronie dochodów zwiększamy w rozdziale rodzina, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. I po stronie wydatków 8 500 zł w rozdziale rodzina, pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększamy po stronie dochodów kwotę 200 tysięcy złotych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i środki te przeznaczamy po stronie wydatków na nabycie gruntów w wysokości 200 tysięcy złotych. Zwiększamy po stronie dochodów kwotę
375 425,96 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa zadania przebudowa drogi gminnej ulica Powstańców w Kuźni Raciborskiej z przeznaczeniem po stronie wydatków na zadanie majątkowe przebudowa drogi gminnej ulica Powstańców w Kuźni Raciborskiej kwota 375 425,96 zł. Po stronie dochodów zwiększamy budżet w kwocie 323 860,61 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł, to są te środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem po stronie wydatków kwota 323 860,61 zł. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Paragraf 4. Zmniejszyć przychody budżetowe na 2020 rok z tytułu wolnych środków o kwotę 66 844,27 zł. Zmniejszyć dochody budżetowe per saldo o kwotę 146 679,11 zł oraz zmniejszyć wydatki budżetowe per saldo o kwotę 213 523,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Po stronie, paragraf pierwszy, po stronie przychodów zmniejszamy budżet z wolnych środków o kwotę 66 844,27 zł. Zwiększamy budżet po stronie wydatków budżetowych kwotę 24 908,56 zł jako dotacja celowa dla ZGKiM-u w ramach funduszu remontowego na wykonanie dokumentacji technicznej i prace przy termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej. Zwiększamy wydatki o kwotę 39 647,76 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m² terenów zieleni stanowiących własność gminy Kuźnia Raciborska. Zwiększamy o kwotę 25 000 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw. Zwiększamy budżet o 20 000 zł jako dotacja celowa dla MOKSIR w Kuźni Raciborskiej na zadanie pod nazwą remont pomieszczeń na szatnie w hali sportowej przy ulicy Piaskowej 28 w Kuźni Raciborskiej. Zwiększamy budżet po stronie wydatków o kwotę 52 346,26 zł. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Zmniejszamy wydatki o kwotę 375 425,96 zł. Przebudowa drogi gminnej ulica Powstańców w Kuźni Raciborskiej. W paragrafie trzecim zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2020 rok. Zwiększamy dochody o kwotę w sumie razem 50 397,22 zł. To jest zwrot za zrealizowane wydatki w zeszłym roku z Funduszu Socjalnego. Przepraszam, Sołeckiego. Zmniejszamy dochody o kwotę 197 076,33 zł. Wkład środków unijnych na przebudowę drogi gminnej ulicy Powstańców w Kuźni Raciborskiej. To jest znowu taka zmiana porządkowa. I to by były wszystkie zmiany w załączniku w paragrafie numer 4. Paragraf 5. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiany po stronie wydatków budżetowych. Zmniejszamy kwotę 1000 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań w promocji jednostek samorządu terytorialnego i środki te przeznaczone są w wysokości 1000 zł na pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich. Tu znowu są takie troszeczkę porządkowe regulacje. Zmniejszamy i zarazem zwiększamy wydatki po stronie na zadanie 20 000 zł
na realizację programu Umiem Pływać w Szkole Podstawowej w Kuźnie Raciborskiej i w Szkole Podstawowej w Rudach. Zmniejszamy i zarazem zwiększamy w dziale turystyka wydatki o kwotę 16 044 zł. I tak, zmniejszamy, to jest kolejka wąskotorowa, cel turystyczny, ścieżka multimedialna, wydatki bieżące o 8 tysięcy złotych oraz kolejka wąskotorowa, to samo zadanie, tylko wydatki majątkowe o 8 044 zł i wydatkowanie tego samego zadania, tylko będzie z innego paragrafu, łącznie na kwotę w wydatkach bieżących 16 044 zł. Zmniejszamy 80 tysięcy złotych dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadanie szerokie tory do kultury, inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach i środki te przeznaczone są jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach. Zmniejszamy kwotę 4895,68 zł, a także zwiększamy o tą samą kwotę. To jest zmiana między paragrafami. Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy. Zmniejszamy i zarazem zwiększamy środki na inwestycje. Przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców w Kuźni Raciborskiej. Tak jak mówię, po stronie zmniejszenie i zwiększenie po wydatkach, tu będzie zmiana znowu oznaczenia paragrafów, kwota 1 318 895 zł 47 groszy. Zmniejszamy wydatki termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska o kwotę 323 860 zł 61 groszy. I kwota ta przeznaczona w pozostałej działalności przy oświacie 323 860 zł 61 groszy. Paragraf 6. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 15 przez 128 przez 2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. I tutaj w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zmieniły nam się pozycje dotacja celowa w rozdziale 795, dotacja przedmiotowa w rozdziale 904 i dotacja przedmiotowa w rozdziale 995, tak samo po stronie przychodów jak i kosztów. Paragraf 7. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr 15 przez 128 przez 2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, plan dotacji do przekazania w roku 2020 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Tutaj nam się zmienia kwota dotacji do przekazania w pozycji nr 1. Literka C, literka F, w pozycji numer 3 literka B, na stronie 5 w pozycji numer 13 literka D, w pozycji numer 14 literka A i w rozdziale, w kolejnym rozdziale literka również A. Paragraf 8. Dokonać zmiany tabeli nr 3 do uchwały nr 15 przez 128 przez 2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 rok z późniejszą zmianą zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Tutaj mamy plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok. Przychody budżetu 2 389 896 zł 32 grosze. Rozchody budżetu 899 352 zł. W związku z tym stan budżetu dochody razem przychody i dochody budżetu zamykają się kwotą
63 093 087 zł 28 groszy. Rozchody i wydatki 63 093 087 zł 28 groszy. Deficyt budżetu 1 490 544 zł 32 grosze. Paragraf 9. Dokonać zmiany paragrafu 3 ustęp 1 i 4 uchwały nr 15 przez 128 przez 2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, które przyjmują nowe brzmienie. Ustęp 1. Określa się planowany deficyt w wysokości 1 490 544 zł 32 grosze. Ustęp 4. Planowane rozchody w wysokości 899 352 zł oraz planowany deficyt w wysokości 1 490 544 zł 32 grosze pokryte będą planowanymi przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 389 896 zł 32 grosze. Paragraf 10. W wykonaniu dokonanych zmian budżet na 2020 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 60 703 190 zł 96 groszy, po stronie wydatków kwotą 62 193 735 zł 28 groszy. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kuźnia Raciborska. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tymi wszystkimi zmianami w uchwale budżetowej dokonano odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Opinia komisji jest pozytywna. Jak i dotyczące WPF-u, tak i zmian w budżecie na 2020. Dziękuję pani. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Czy pan Hanusek? Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Podpunkt 2. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok został zreferowany przez panią skarbnik. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Podpunkt 3. Zmiany uchwały nr 15 łamane przez 140 łamane przez 2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Pani skarbnik, proszę. W związku z tym, że zwiększyła się dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni oraz na utrzymanie placów zabaw, to jest takie dostosowanie stawek do obowiązującej teraz dotacji. Dziękuję bardzo. Mamy pytania? Opinia komisji? Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane przez 140 łamane przez 2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Pani Mario Leszczyk. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Podpunkt 4 jest wycofany.
Podpunkt 5. Ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Proszę Pani Burmistrz. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Przed Państwem tak naprawdę dwa projekty uchwał, które dotyczą zmian związanych z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Pierwszy punkt, ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska i regulaminu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli Państwo życzą sobie szczegółowego omówienia wszystkich punktów, które zostały zmienione, to ja to oczywiście mogę uczynić, ale wydaje mi się, że chciałabym również tutaj przede wszystkim przekazać najistotniejsze zmiany, które nastąpiły w tym dokumencie. Chciałabym tutaj przy okazji zaznaczyć, że prace nad tymi dwiema projektami uchwał trwają już od kilku miesięcy. Staraliśmy tutaj się śledzić również poczynania innych samorządów i rozstrzygnięcia nadzorcze innych samorządów. Tu oczywiście prace intensywnie trwały również w obecności z ogromną pomocą pana mecenasa. Stąd dzisiaj efekt i możliwość głosowania i przyjęcia tych projektów uchwał. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o wszystkie zmiany, które zostały zawarte w tych projektach uchwał, one oczywiście wynikają ze zmiany legislacyjnej, ze zmiany ustawy, o której wspomniałam już wcześniej. Dodatkowo zostały uwzględnione uwagi prokuratury rejonowej w Raciborzu, która przede wszystkim, czy w dużej mierze, zwróciła nam uwagę na to, żeby został skreślony słowniczek pojęć, ponieważ Rada Gminy nie posiada ustawowego upoważnienia do formułowania tych pojęć, które z kolei wynikają z ustawy, więc byłoby to powielenie tych zapisów. Zapis kolejny, dość istotna zmiana, dotyczy jakby zwierząt domowych, określenia trybu wyprowadzania. Myślę, że tutaj pod kątem szczegółów nie będę tego Państwu tutaj omawiała. Istotną informacją, istotną zmianą jest pojawienie się trzech nowych frakcji odpadów, które mieszkańcy będą mogli od 1 stycznia 2021 przywozić na PSZOK, na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą pojawia się frakcja odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, więc dość szczegółowo omówiona jakby definicja. Druga frakcja to odpady tekstyliów i odzieży, więc będziemy wyodrębniać tutaj te odpady. I odpady niebezpieczne. Kolejna zmiana, bardzo istotna. Odpady zielone zmieniły nazwę na bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych ogrodów, parków i cmentarzy. W związku z tym, że mogliśmy tą frakcję wyszczególnić, w regulaminie pojawił się dodatkowy rozdział dotyczący tak naprawdę zasad i określania wymagań kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Kolejna istotna zmiana, czy zapis, który pojawił się, to taki, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, oczywiście w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, które zapewnia możliwość korzystania oczywiście z tego terenu dla firmy świadczącej usługi w tym zakresie. Kwestia częstotliwości wywozu odpadów poszczególnych frakcji zostały dostosowane do ustawy. Myślę, że istotną zmianą jest tutaj kwestia odpadów niesegregowanych, zmieszanych, tej częstotliwości i właśnie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Jeśli chodzi o częstotliwość, traktuje się te odpady łącznie. Kolejny tutaj temat, kolejny aspekt tej zmiany.
jest następujący, że odpady zielone z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostownik, a przypominam, że te osoby mają tutaj jakby ulgę w opłacie śmieciowej, będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem w ilości maksymalnie jednego pojemnika. W związku z tym, że te osoby posiadają przydomowy kompostownik, to taka regulacja została wprowadzona. Oczywiście w nielimitowanej ilości, zarówno te osoby, które zadeklarowały kompostownik i te osoby, które tej deklaracji jakby tej części nie wypełniły, mogą dostarczać odpady zielone na PSZOK w ilości nieograniczonej. To jest również nowość, która się tutaj pojawiła. Wprowadziliśmy ograniczenie odnośnie opon w ilości do 4 sztuk na rok na mieszkańca, na nieruchomość tutaj oczywiście. Kolejną zmianą jest kwestia tylko zmiany jednostki. Proszę sobie przypomnieć, że dotychczas i jest sytuacja następująca, że w ramach opłaty śmieciowej mieszkaniec może raz w roku w ramach właśnie tej opłaty mieć odbierane tak, z firmy gruz i odpady budowlane. To było określone jakby kubaturą 0,5 m3. Teraz natomiast będzie to kwestia 500 kg. Pojawi się również możliwość oprócz tych tak zwanych, nazywanych kolokwialnie big bagów na usuwanie gruzu, kontenery, więc będzie możliwość oddania większej ilości, oczywiście już za odpłatnością przez firmę, która świadczy usługi. To by były chyba takie najważniejsze kwestie, najważniejsze zmiany. Oczywiście tak jak w samym regulaminie, w drugiej uchwale, która jest kolejnym punktem, panie przewodniczący, czyli ten szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, tam w zdecydowanej większości jest to przeniesione pod kątem częstotliwości odpadów. Myślę, że też najważniejsza tutaj informacja w momencie przyjęcia tego regulaminu, uprawomocnienia tego prawa lokalnego, do końca roku będziemy się starali tutaj bardzo dokładnie, rzetelnie i w sposób jasny i klarowny poinformować mieszkańców w postaci ulotek. Oczywiście wykorzystać wszystkie środki, możliwe środki komunikacji, żeby to do wszystkich mieszkańców dotarło. Dziękuję bardzo. Można? Można. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za pracę nad tym regulaminem. Pani Burmistrz prowadzi to pod względem takim merytorycznym i zgodności z przepisami, ustawami. Te się zmieniają dość szybko, jak w kalejdoskopie. Jakieś nowe frakcje, coś gdzieś się robi. My jako ta miejscowość, gmina, która realizuje to w trybie in-house'owym, musimy też pamiętać o tym, że te koszty, jak Państwo widzą, płynące się w górę znowu i znowu i znowu, na to mają na pierwszy rzut oka według tego regulaminu już mamy pewne droższe historie, które musimy umieć wkalkulować, czyli będziemy się zastanawiali znowu nad stawką opłaty śmieciowej, ponieważ ustawodawca wymógł częstotliwość na nas jazdy śmieciarką po te śmieci, czyli będzie częściej, bo musimy. Tym samym będziemy musieli bardzo pochylić się znowu nad tym, co zrobimy ze stawką. Na chwilę obecną ta stawka jest wystarczająca do realizacji naszej gospodarki śmieciowej w trybie in-house, jednocześnie najtańsza ze wszystkich, ale ta częstotliwość, która podwaja na przykład wyjazdy śmieciarki, spowoduje na pewno wzrost z powodu tej zwykłej logistyki, która musi być doliczona do tych odpadów. Jak Państwo pamiętają ten konflikt, że w tym miejscu wielorodzinnej śmieciarka była częściej, na wsi była rzadziej, to ustawodawca to ujednolicił w tym miejscu. Może się mylę, pani burmistrz, jak mnie pani posłucha. I to jest też to, co będziemy musieli się z tym zmierzyć na koniec, ustalając nowe stawki. To tylko to jest tyle do komentarza. Dziękuję. Jeśli można, dwa słowa, panie przewodniczący. W uzupełnieniu słów pani burmistrz, tam się pojawiła taka kwestia, że ten projekt, który Państwo dzisiaj procedujecie jako Rada, uwzględnia uwagi prokuratora. Należy to tak rozumieć, że nie w ten sposób, że pan burmistrz jako organ korzystający z inicjatywy legislacyjnej konsultuje coś z prokuraturą rejonową, tylko że jeszcze przed zmianą
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bodaj na początku tego roku albo zeszłego roku, Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w całym swoim obszarze działania wystąpiła do gmin o te uchwały obowiązujące w sprawie regulaminu, dokonała ich zbadania, no i znalazła gdzieś jakieś usterki, błędy, kwestie wymagające poprawy i wylistowała te kwestie i wystąpienia skierowała do poszczególnych gmin. No również do później Raciborskiej, w całym powiecie raciborskim gminy tego typu wystąpienia otrzymały. I ten projekt, który Państwo macie przed sobą, uwzględnia już te uwagi prokuratora. Gdybyśmy nie procedowali tych zmian w wyniku zmiany samej ustawy, co jest główną przyczyną właśnie przyjmowania dzisiaj nowego regulaminu, to i tak musielibyśmy to zmienić, bo inaczej prokurator najprawdopodobniej rejonowy w Raciborzu zaskarżyłby tą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z tych powodów, o których napisał w swoim wystąpieniu. Ale te kwestie, które on tam podniósł, są uwzględnione w tym projekcie. Po prostu tych elementów, które budziły jego wątpliwości, w tym projekcie już nie ma. Były one w starym tekście uchwały. To tyle, to zupełnie. Dziękuję bardzo. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Podpunkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto referuje? Pytania jeszcze do tego, to chyba nie ma, już nie widzę. Opinia komisji. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Podpunkt 7. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020-2021. Proszę Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, standardowa taka szablonowe projekty uchwały dotyczące ustalenia właśnie stawki za zwrot kosztów, stawki za paliwo, zwrot kosztów dla rodziców, którzy oczywiście, z którymi podpisujemy umowę. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020-2021 proszę. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie, opinia komisji jeszcze. Opinia komisji pozytywna. Pozytywna. W związku z tym poddaję pod głosowanie określenia średniej ceny jednostki paliwa potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020-2021. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 9. Wnioski. Proszę o wnioski. Mamy jakieś wnioski? Nie ma wniosków. Punkt 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Proszę Państwa, wszystkie
Te informacje zostały Państwu przesłane w programie e-sesja. Myślę, że Państwo się zapoznali z tymi informacjami. Jest na sali mieszkaniec Kuźni Raciborskiej, ulicy Krótkiej, który chciałby zabrać głos. Chciałby się odnieść do wniosku, który był rozpatrywany na Komisji Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym Gminy i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Szanowny Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Wystosowaliśmy ostatnio wniosek dotyczący wprowadzenia kilku zmian na ulicy Krótkiej. Szanowny Panie Przewodniczący, mógłby Pan przeczytać nasz wniosek? Komisji jeszcze nie otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy odpowiedź pana burmistrza, tak? Taką odpowiedź dostaliśmy. Konkretnie nie otrzymaliśmy jeszcze tej odpowiedzi. Komisja odbyła się dopiero we wtorek. Więc kierownik referatu przygotuje po prostu dla Państwa odpowiedź. A jest tutaj kierownik referatu. Ja bym prosiła kierownika referatu o zreferowanie tej całej sprawy. Jeśli można, Panie Przewodniczący. Okej, dziękuję bardzo. Karmelowy, dlatego uważam, że z wnioskiem się wszyscy zapoznali. Jest Pan kierownik referatu inwestycji. Proszę, niech Pan kierownik się wypowie na temat. Były dwa wnioski, bo przypuszczam, że chodzi o dwa wnioski dotyczące Gmin Podolskich. Pierwszy wniosek był w sierpniu, drugi był w wrześniu. Pierwszy wniosek dotyczył udrożnienia ulicy Krótkiej w stronę Arki Bożka. Drugi wniosek był z konkretnym już oznakowaniem, propozycją oznakowania. Odpowiedzi dwie zostały wysłane w dniu wczorajszym po spotkaniu na komisji w dniu wtorkowym. Ja mogę nawet przynieść te odpowiedzi pisemne. Zostało to pocztą wysłane do Państwa Podolskich. To jest odpowiedź Pana Burmistrza. Tak, to jest pierwsze, a na to drugie pismo też jest wysłana odpowiedź do Państwa. Tak. Mogę ją przynieść tak. I to jest po komisji. Stwierdziliśmy w tym po spotkaniu na komisji, po opinii również komisji, że na obecną chwilę gmina nie ma kompetencji otwarcia tej drogi. Jest to w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tak jest. Powołaliśmy również Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Racibórz i komisja pozytywnie opiniuje możliwość... Powiatową Komendę Policji z Raciborza. Tak. Pozytywnie opiniuje możliwość utworzenia wyjazdu z ulicy Krótkiej w stronę... To ja teraz przytoczę sentencję końcową. Jednocześnie informuję, ja to stałem tak przed jest, chwilą. Tak. Jednocześnie informuję, że opinia komisji nie jest wiążącą, a decyzję tak w sprawie ewentualnej zmiany organizacji ruchu podejmuje zarząd dróg. Tak, czyli ZDW w Katowicach. Tak. Tak, a gmina pierwszy raz wystąpiła z wnioskiem o udrożnienie tego odcinka w 2017 roku i otrzymaliśmy opinię negatywną. Tak, to był 2017 rok. W danym miejscu obecnie jeszcze była szkoła. To było głównym powodem. Nie było już w 2017 w tym miejscu szkoły. No to... To może akurat została zlikwidowana, ale... To był powód, że jest tam niebezpieczny... Nie, proszę Pana, w opinii, proszę Pana, która wydana była z ZDW w Katowicach, jest wyraźnie napisane, że z uwagi na prawoskręt zrobiony bezpośrednio w Katowicach z drogi raciborskiej, byłoby tam niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Co zaznaczyła komisja? Ale ja Panu... Mówię o sentencji końcowej. No dobrze, ale ja tylko mówię tutaj Panu. Geometria wyjazdu powinna zapewniać jak najlepszą widoczność na drogę z pierwszeństwem
ulicy Arkiboszy. To ja przyniosę zaraz odpowiedź ZDW w Katowicach, jaka była na to w takim razie, dobrze? Proszę. W 2017 roku. Proszę o chwilę cierpliwości. Ale o zamknięcie tej drogi. Mamy zgodę mieszkańców, sąsiadów użytkujących ulicę Krótką. Także nie ma nic przeciwko. No i chciałbym również też odnieść się do tego pisma, do tej odpowiedzi, którą pan burmistrz nam wysłał 17 września 2020. Pozwolą państwo, że przeczytam, co mam do powiedzenia. Chciałbym odnieść się do pisma, a konkretnie do jednego zdania, bo to, że droga jest drogą gminną, publiczną jest i jest utrzymywana z pieniędzy publicznych, nie podlega wątpliwościom. Chodzi o konkretnie o to zdanie. Ustalenie znaku, o który państwo wnioskują, spowoduje ograniczenie możliwości korzystania z części drogi gminnej przez wszystkich użytkowników dróg publicznych. Chciałbym zaznaczyć, iż potencjał drogi w chwili obecnej nie jest w pełni wykorzystywany, ponieważ droga jest drogą ślepą. Pomysł zawarty we wniosku umożliwi wykorzystanie jej potencjału przez wszystkich użytkowników dróg publicznych, czyli wszystkich mieszkańców. Dziękuję, proszę pani burmistrz. Chciałbym jeszcze zapytać pana burmistrza, bo jego sygnatura jest oczywiście na piśmie, co miał na myśli, pisząc to zdanie. Ta droga w tym miejscu na chwilę obecną już jest ślepa uważa zarządca dróg, marszałek, który jest zarządcą drogi wojewódzkiej, która ma kategorię nadrzędną nad naszą drogą. W każdym momencie, kiedy my występujemy, tak jakby pan wystąpił o zjazd ze swojej posesji do właściciela drogi, czyli do mnie, ja ustalam panu warunki. Teraz na chwilę obecną ta sama zależność istnieje między gminą a marszałkiem, czyli nasza droga podrzędna jest wystąpienie o zjazd i opinia na ten temat do właściciela drogi nadrzędnej. Tym samym w 2017 roku zostało wystosowane pismo z prośbą o opinię umożliwiającą właśnie otwarcie tej drogi, mimo że nie byłem w urzędzie wtedy, kiedy ona była zamykana, ale wiem też, że ten parking został tam zorganizowany i droga została wyasfaltowana po inwestycji kanalizacji chyba w Kuźni Raciborskiej, z tego co pamiętam. Tylko parking był zrobiony i był nowy asfalt położony, czyli za publiczne pieniądze zostało to tam zrobione. To jest własność gminy, więc za publiczne pieniądze. To nie dlatego, że pan zainwestował, tylko zwyczajnie właściciel na swoim inwestuje, gmina za publiczne pieniądze wyremontowała tą drogę. Więc i ten parking i w tym miejscu i tak dalej. Więc wracając do tego, co mówię. Ten odcinek tej drogi łącznie z tym parkingiem, który w tamtym miejscu istnieje, jest drogą publiczną w znaczeniu prawnym. Tym samym każdy może z nas i każdy z państwa, wszyscy przyjechać, zostawić swój samochód i odejść z tego miejsca. Nikt tego nie chce przecież sobie przywłaszczyć. Te miejsce też jest miejscem, które jest co prawda tylko raz do roku, z tego co widzę, bardzo zatłoczone. To jest moment, w którym jest Mamy Wszystkich Świętych, wszyscy stawiają te samochody, bo nie bardzo mają, ten parking okazuje się tam za mały. To jest tylko jeden dzień, ale woli naszej w tym miejscu, pan zaproponował pewne rozwiązanie, które zostało przedstawione i też z drugiej ale strony... Nie chodzi o obecny stan, jaki jest, tylko tak. Przyszłość. No ale pan nie dostanie tej drogi dla siebie w tym miejscu, w rozwiązaniu prawnym, ponieważ to jest niemożliwe, bo ja panu powiem wprost, my możemy się starać jak chcemy, tak jak staraliśmy się o różne przewierty pod drogami, ja już panu to tłumaczyłem, jesteście państwo specjalnie na sesji po to, żeby zająć tu wszystkim radnym czas, bo ta rozmowa między nami się już odbyła w tym miejscu, ja z wami zrobiłem ustalenia takie, że po raz drugi przystąpimy do tematu i w kwestii przyspieszenia pokazałem wam ścieżkę prawną,
i opiniotwórczą. O więc tak, poprosiłem pana Darka o to, żeby złożył jeszcze raz pismo, ponieważ na pierwsze pismo, które złożyliście, dostaliście negatywa w związku z odpowiedzią z 2017 roku, którą nie wiedziałem, że otrzymaliście. Nie pamiętałem tej sytuacji, więc ten negatyw poszedł z automatu z kopią pisma z 2017 roku od zarządcy dróg wojewódzkich. Po tym spotkaniu, które odbyło się u mnie w gabinecie, zaproponowałem kolejną próbę podejścia do tego tematu w ten sposób, aby państwa projekt został rzucony pod obrady i komisji naszej tutaj rolnictwa, czyli Rady Miasta, oraz zaopiniowana Rady Sołeckiej, która jest gospodarzem tego terenu. Tak to mniej więcej wygląda. Została poinformowana i wszystkie nasze komisje. Wie pan, oczywiście, że odbyło się we wtorek posiedzenie tej komisji. W tym przejście dla pieszych z ulicy Piaskowej na chodnik w kierunku ulicy Arkiwoczka. Wszystkie materiały, które zostały mi dostarczone. Proszę. Tak, zostały przekazane do komisji. I teraz tak, zwracając na to uwagę, że mam odczucia, że jest z mojej strony brak dobrej woli, że państwo mają takie odczucia, wyłączyłem się z tego procesu opiniowania i w momencie, w którym dostawiłem Radę Miasta razem z naszym szefem inwestycji, poprosiłem o wyrażenie opinii. I Rada Miasta, o czym poinformowałem pana Darka znowu, podjęła decyzję na swojej komisji negatywną dla tego zamierzenia. Ale w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, pisze wyraźnie, że aktualny układ komunikacyjny w rejonie ulica Krótka jest czytelny i bezpieczny. To jest cytat z zarządcy dróg nadrzędnych wojewódzkich. Nie. Panie burmistrzu, ale wie pan co, ta komisja to jest komisja taka jak moja tutaj, to jest Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu, która, jak ja znowu zacytuję, jednocześnie informuje, że opinia komisji nie jest wiążąca dla nikogo i wcale to jest opinia Rady Powiatu. Powiat nie ma nic za przeproszeniem do powiedzenia w tym miejscu, a jednocześnie opiniuje i chwała im za to. I ta opinia została również przekazana w tym miejscu. Także proszę państwa. Opinia nie została przekazana razem, bo ta opinia dzisiaj dopiero przyszła. Ale państwo, ta sama opinia, mówił pan o opinii, opinii przychylnej dla pana na spotkaniu ze mną, więc wszystkie informacje zostały przekazane do Rady. Jeżeli pan chce, żeby Rada jeszcze raz procedowała, proszę jeszcze raz zrobić wniosek. Rada będzie jeszcze raz procedowała i jeszcze raz procedowała. Ale w opinii Rady i Komisji Rolnictwa dostaliście państwo negatywa w tym miejscu. Szanowni nie, państwo. Jeszcze raz, we wtorek. Szanowni, we wtorek, teraz. I gospodarki mieniu komunalnym gminie. Ale tak. Szanowni państwo, proponuję, aby ten temat jeszcze raz wrócił na komisję. Proszę jeszcze raz zwrócić się z wnioskiem i jeszcze raz ten temat zostanie przełożony na komisję. Może to odpowiedź, proszę zacytować jeszcze. Zarząd Wojewódzki w Katowicach negatywnie opiniuje propozycję połączenia bezpośredniego ulicy Krótkiej z DW425 w miejscowości Kuźnia Raciborska. Włączenie ulicy Krótkiej do DW425 nie jest uzasadnione warunkami ruchowymi. Wykonanie takiego połączenia w istniejącym kształcie jako przedłużenie ulicy Krótkiej jest rozwiązaniem niewłaściwym z uwagi na niekorzystny kąt włączenia stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Co było w przeszłości przyczyną zamknięcia tego połączenia? Istniejące skrzyżowanie dróg wojewódzkich, którego bliskim sąsiednie istnieje włączenie ulicy Krótkiej, posiada czytelny układ komunikacyjny oraz jest wyposażone w dodatkowe pasy ruchu, co zapewnia możliwość dogodnej komunikacji we wszystkich kierunkach. I to ze względu również na tą szkołę, tak, która tam była cały czas. Znaczy to jest 2017 rok, tak, 3 lata temu. Historia skomunikowania tego miejsca, o którym mówimy, jest dłuższa, proszę państwa. Tam też istniała droga wejścia z ulicy Widowej, które państwo na pewno zablokowali przejazd. Dobrze, to co było, to było. Teraz jest 2020 rok. Został na pana posesji. Teraz zaczynamy tworzyć coś nowego. Jeżeli my będziemy to procedować,
Pytam jeszcze raz, jak pan chce Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy im odmieniło się? Bardzo proszę. Bardzo proszę, spytam, ale oczywiście nie opiniując samodzielnie. Spytam o to, co myślą na ten temat. Ja mam na ten temat inne zdanie. Do pana jako do gospodarza należy tutaj bardzo wielka, jest wielka rola. Tak jak to powiedział pan Falczyk z tej komisji tutaj bezpieczeństwa też pisze budżetowego. To pana boli. Poza tym mówił pan nam na spotkaniu, że jest przeprojektowywana droga ze względu na wjazd do jednostki WOT-u. I przy tej okazji nieprawda, jest szansa. Nie, pan cały czas mówi nieprawdę, to nie tak. Nieprawda. No pan cały czas mówi nieprawdę, więc to nie tak. Jest przeprojektowana nie ta droga, tylko... Proszę pana, to i tak jest nagrywane w tym miejscu. Więc mówi pan nieprawdę, to jest nagrywane bez przerwy. Mówię prawdę i tylko prawdę. Oczywiście. Ja panu tego nie zarzuciłem. Powiedział pan nieprawdę w tym miejscu. Bardzo za głos. Proszę państwa, mamy jeszcze na sali gościa, mieszkańca Ród Bartłomieja Pasia, autora aplikacji Odkryj Ród Ulica. Proszę, zapraszam. Szanowni państwo, jeśli możemy poprosić tutaj pana Bartka do nas. Mogę cię prosić? Szanowni państwo, z ogromną przyjemnością. Może bardzo bez sprzętu, dobrze? Tak, to położę. Dziękuję bardzo. Ja będę trzymała dystans, powiem, że nie chcę, ale. Szanowni państwo, z ogromną przyjemnością chciałam państwu przedstawić bardzo wartościowego młodego niestety
się przydać nie tylko turystom, ale też mieszkańcom na przykład, którzy są tak, tak. Cały czas oczywiście analizujemy, rozszerzamy te możliwości, uatrakcyjniamy. Ponad 70 miejsc na obszarze Kuźnia Szymborska cały, czyli ilu by to było jakoś odzyskali Kuźnia, jak jakiś jest jakby, no jeszcze panu miejsc nie ma, ale cały czas jakby pracujesz, by dodać też. Tak. Są szlaki rowerowe. Analizujemy taką koncepcję programu mobilnościowego, także rozwijamy to i pod kątem mieszkańców, i pod kątem turystów. Także chciałam Państwu przedstawić naszą program.
Szanowni Państwo, wracamy po przerwie. Przechodzimy do punktu 11. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Podpunkt pierwszy. Wybór komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. Trzy osoby. Pani Majola Wajda. Zgadzał się. Maciej. Tak. Podpunkt trzeci. Proszę komisję o wybranie spośród siebie przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Najpierw tę komisję wybrali, panie przewodniczący, przy głosowaniu w tym składzie. Potem komisja już dokona wyłonienia tego przewodniczącego spośród siebie. Trzeba poddać pod głosowanie. Podaję pod głosowanie w sprawie składu komisji skrutacyjnej. Będzie na sesji. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 1. Komisja została powołana w składzie Mariola Wajda, pani Grażyna Tokarska i pan Maciek Kliwień. Proszę komisję o wybranie spośród siebie przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Mamy jednego mężczyznę, to już przewodniczący. Pan Maciek Kliwień. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przyjmuje zgłoszenia na kandydata. Czy tak przyjmuję? Ja zgłaszam pana Renata Depkę na kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Tak, zgadzam się. Czy pan się zgadza? Przepraszam. Tak, zgadzam się. Czy są może jeszcze wśród państwa, jesteś chętni? Czy nie ma? Nie ma. Poddaję pod głosowanie listy kandydatów. Należy złożyć wniosek, tak? O zamknięcie listy, tak? Już został złożony. Tak, tak, listę. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak tak? głosu 0, nieobecny 1. Dobrze, teraz przeczytam, odczytam regulamin. Pozwolicie państwo, że na siedząco. Regulamin wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej przeprowadzonego na 24 sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020. Stosowany w przypadku głosowania jednego kandydata. Punkt pierwszy. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. W drugim punkcie głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych. Trzeci. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji. Paragraf drugi. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu radnemu. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej przeprowadzonych na 24 sesji w dniu 24 września 2020 roku. Imię i nazwisko kandydata oraz dwie kartki i wyrażenia jestem za bądź jestem przeciw.
Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska radnego, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Rady i rozdaje je radnym. Karty opatrzone są pieczęcią Rada Miejska Kuźni Raciborskiej przy ulicy Słowackiego w Kuźni. Paragraf czwarty. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej kartce, opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata lub przeciw temu wyborowi. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w dwóch kratkach, jego głos uważa się za nieważny. Jeśli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X w żadnej kratce, jego głos uważa się za ważny, wstrzymujący. Wszelkie dopiski na karcie do głosowania nie mają wpływu na ważność głosu. Paragraf piąty. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że członek komisji skrutacyjnej według listy obecności wywołuje kolejno nazwiska radnych, którzy od komisji skrutacyjnej pobierają kartę do głosowania, dokonują głosowania i wrzucają kartę do urn. Paragraf szósty. Wybór przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Za wygranego uważa się kandydata, jeśli w głosowaniu uzyskał taką liczbę głosów za, która przewyższa sumę głosów przeciwnych i wstrzymujących. W przypadku braku rozstrzygnięcia przeprowadza się ponownie wybór łącznie z ponownym zgłoszeniem kandydata. Paragraf siódmy. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Komisja skrutacyjna odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia głoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, odliczania głosów lub sporządzenia protokołu. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Teraz musimy zarządzić przerwę w związku z koniecznością przygotowania karty głosowania. Dobrze, to w takim razie to wszystko ja, tak, już w tej chwili zarządzam, czy pan przewodniczący? Przewodniczący. Ogłaszam 5-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, witam po przerwie. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie wyborów. Widać, pójdę z pusta. Według listy obecności. Czerniej Marcin, prosimy o karteczkę. Zapraszamy do głosowania. Środkiem. Depta Gerard. Drazik Ernest. Hanusek Gerard. Juraszek Adrian. Przygotowuje się do startu pani Elżbieta Kozłowska. Kriwienok Maciej. Tokarska. Pani Mariola Wajda. Bill Groman. Wrona Manfred. Niestety jednogłośnie. Niestety. Bez okulary. To są dane wrażliwe. Mariola w czasie wyborów.
szkolenie odnośnie danych osobom. Państwo, czytam teraz protokół już po głosowaniu. Protokół komisji dyskutacyjnej z obliczenia głosów. Głosowanie na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźnie-Raciborskiej sporządzone na 24 sesji w dniu 24 września 2020 roku. Komisja dyskutacyjna w składzie Maciej Krywienok, Wajda Mariola, Grażyna Wykarska. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Kuźnie-Raciborskiej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania to 13 osób. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźnie-Raciborskiej zgłoszono kandydaturę radnego Gerarda Depta. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady wynosi 7 osób. Liczba radnych, którym wydano kartę głosowania to 13, liczba kart wyjętych to 13, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 13, liczba głosów oddanych za wyborem kandydata to 13 osób, liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata to 0, liczba głosów ważnych bez dokonania wyborów wstrzymujących się 0. Wobec powyższego komisja dyskutacyjna stwierdza, że kandydat Gerard Depta uzyskał określoną w punkcie trzecim ilość głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźnie-Raciborskiej. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Dziękuję wszystkim za głosowanie. Państwo, uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Miejska w Kuźni-Raciborskiej uchwala. Stwierdza się wybór radnego Gerarda Depta na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni-Raciborskiej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu kolejnego dzisiejszej sesji. Jest to punkt 12. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kuźnia-Raciborska. Proszę o wybór komisji skrutacyjnej. Ta sama. Czy jeżeli Rada się zgadza na to samo, to może ta sama komisja przeprowadzić wybory tajne na wiceprzewodniczącego. Trzeba przegłosować tylko? Przegłosować, tak. Przeprowadzamy na sesję głosowanie proszę przygotować. Tak, muszę przygotować. Głosowanie musi być przygotowane. Już nie ma. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Proszę komisję o wybranie spośród siebie przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Czyli przewodniczącym zostaje pan Maciek Krywienok.
A więc tak, proszę o zgłoszenie listy kandydatów. Kandydatów oczywiście na wiceprzewodniczącego, przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy zgłaszam zielone próbę. Dobrze. Pani kandydatka wyraża zgodę. W razie. Ktoś jeszcze może z Państwa? Nie ma więcej kandydatów, więc... Należy przegłosować zamknięcie listy kandydatów, tak samo jak miało to miejsce. Mhm. Czyli proszę o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Ogłaszam. Nie wiem, jest konieczność, tak? Procedury są te same, tak? Procedury głosowania są te same, więc myślę, że nawet... Należy jeszcze raz przegłosować ten sam regulamin. Ten regulamin się różni tym, że teraz głosujemy na wiceprzewodniczącego. Zmiana jest czysto formalna, terminologiczna, ale jest to drugi regulamin tak naprawdę. Czyli głosujemy regulamin. Tak, tak, tak. Proszę o przygotowanie głosowania nad regulaminem wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się głos 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Ogłaszam 5-minutową przerwę na przygotowanie wyborów.
Witam wszystkich po przerwie. Proszę komisję o przeprowadzenie wyborów. Depta Gerard. Mariola. Nie tak. Chodź, chodź. Drazik Ernest. Hanusek Gerard. Juraszek Adrian. Kozłowska Elżbieta. Liwienok Maciej. Tokarska Grażyna. Wajda Mariola. Wilk Roman. Roma Manfred. Komisja skrutacyjna w składzie Maciej Krywienok, Mariola Bajda oraz Grażyna Tukarska po wyjęciu kart z urn i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 13 osób.
na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zgłoszono kandydaturę radnej Wróbel Ilony. Minimalna liczba głosów do oddania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 7. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania, to 13. Liczba kart wyjętych z urn 13. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 13. Liczba głosów oddanych za wyborem kandydata to 13 osób. Liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydatowi to 0. Liczba głosów bez dokonania wyboru wstrzymujących się 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat pani Ewa Wróbel uzyskała. Ilona Wróbel uzyskała wystarczającą ilość głosów określoną w punkcie 3 i została wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Proszę panią przewodniczącą tu przodu. Proszę państwa, w imieniu swoim, jak i pani przewodniczącej, dziękuję wszystkim za. Proszę pani. Proszę pani. Chciałbym państwu bardzo podziękować w imieniu swoim, jak również pani wiceprzewodniczącej za. Najpierw uchwała, tak? Tak. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala. Stwierdza się wybór radnej Ilony Wróbel na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze raz, proszę państwa, chciałbym podziękować moim swoim, jak również pani wiceprzewodniczącej za głosowanie. Poprzeczka przez naszego poprzednika była postawiona bardzo wysoko, ale myślę, że zdołamy ten poziom utrzymać w jakimś tam stopniu, bardzo wysokim tak samo. Myślę, że współpraca pomiędzy radnymi, tak jak była bardzo dobra, tak będzie do dzisiaj, cały czas. Myślę, że postaramy się państwa nie zawieść. Dziękuję. Punkt 13 dzisiejszej sesji, zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem materiałów dzisiejszej sesji zamykam 24 sesję Rady Miasta w Kuźni Raciborskiej. Dziękuję wszystkim za obecność.